Amerykańskie media podkreślają, że w tym roku wcale to nie jest takie oczywiste, że na świąteczne imprezy zarówno dla dzieci czy dorosłych przybędzie Święty Mikołaj. Firmy, które zapewniają ich obecność, starają się zaspokoić popyt, jednak obecnie jest to wyjątkowo trudne. Stacja CNN informuje, że w 2021 roku jest o 10% mniej świętych Mikołajów, podczas gdy prośby o ich zatrudnienie wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu do poziomów sprzed pandemii. Wszystkie rezerwacje zostały wyprzedane już miesiąc temu, o 3 tygodnie wcześniej niż miało to miejsce przed pandemią, a ludzie wciąż chcą zamawiać. Pandemia zachęciła też świętych Mikołajów do porzucenia czerwonych płaszczy. Według ankiety przeprowadzonej przez jeden z tutejszych sklepów z zabawkami, w tym roku jest 18% Mikołajów mniej zatrudnionych przez tą sieć w porównaniu do ostatnich lat. To wynika po prostu z braków. Przeciętny pracujący Mikołaj ma około 60 lat i waży 115 kg, co sprawia, że jest on narażony na wysokie ryzyko infekcji koronawirusem. To jeden z głównych powodów, że jest ich mniej. Dla Dziennika Związkowego, Jan Pachlaski.